Dzień dobry, dzisiaj Was zabieram na wycieczkę po naszej jedynej w naszym mieście szkoły muzycznej w Stalowej Woli. Pokażę Wam, jak wyglądają sale lekcyjne naszych muzyków, duża aula oraz troszeczkę polatamy sobie dronem. Był rok 38, Stalowa Wola dopiero powstawała. Zjeżdżali się ludzie, żeby zasilić nasz kombinat, naszą hutę Stalowa Wola. A jak było dużo ludzi, to również potrzebowali rozrywki. Taką rozrywką jest muzyka. Żeby była muzyka, potrzebni są ludzie, potrzebny jest lokal, potrzebne są instrumenty. I dlatego powstała taka szkoła i taki pomysł, żeby stworzyć takie państwowe ognisko muzyczne w Stalowej Woli. 1 września 1951 roku rozpoczęło działalność państwowe ognisko muzyczne, którego pierwszym dyrektorem był pan Barański, potem był pan Bienias, Jarzyna i bodajże pan Aktyl. Początkowo Państwowe Ognisko Muzyczne mieściło się w Miejskim Domu Kultury na Sierpnia. Potem przeniesiono je na ulicę 1 Maja, obecna Popiełuszki. Dzielili lokum z Milicją Obywatelską, ale również znalazłem informację, że znalazło się też miejsce w Popiełuszki 3. Chociaż nie wiem, gdzie tam mogłoby się to znaleźć, bo jest napisane na oficjalnej stronie odnośnie szkoły muzycznej, że była tam duża aula i mieli fajne miejsce do ćwiczeń. A jak okazało się, że niektórym lokatorom może nie odpowiadać muzyka w ich bloku, to nauczyciele zabierali swoich uczniów do swoich prywatnych mieszkań i tam mogli ćwiczyć. To tam teraz troszeczkę się pozmieniało jednak. Możliwe. A jeszcze było takie... Pamiętam, że jak było zakończenie było tego wszystkiego, tego zwieńczenie tego, że się chodziło do tej szkoły, to tu się występowało. Ja pamiętam, że sam nawet na tych skrzypcach grałem, jakiś miałem taki stoliczek nie wiem jak to, nie pamiętam, byłem mały, ale jakoś udało się, zostało to zaakceptowane i dostałem jakiś dyplom. Cały czas jest zakończenie, to właśnie tutaj na scenie. Dobra, fajnie. To ja sobie tu zrobię zaraz parę ujęć i zaraz przyjdę. To niech pani nie zamyka i ewentualnie coś tam, no zaraz przyjdę, zresztą to pogadamy. Obecnie jestem na balkoniku tej wielkiej auli i stąd właśnie opowiem Wam, że w 1958 roku został powołany komitet budowy szkoły, bo jednak nie mogli się tak długo cisnąć i przerzucać z lokalu do lokalu, więc postanowili, że sobie wybudują. Pierwszym takim dyrektorem został Henryk Łabęda i postanowił, że od razu przekształci ją w szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Znajdujemy się teraz w obecnym budynku, który został oddany do użytku w 1964 roku. A dzisiaj mogę Wam pokazać, nie wiem czy to widać, ale tam na dole za mną z tyłu budowana jest obecnie scena plenerowa, na której prawdopodobnie kiedyś będzie można fajnie wystąpić w jakąś ładną pogodę. Pierwszy dyrektor Henryk Łabęda był bardzo zaangażowany w to, żeby rozbudowywać tą szkołę. Bardzo chyba to kochał. I postanowił, żeby dobudować piętro. Tak. Dobudować sobie piętro, dlatego że szkoła muzyczna na początku była tylko parter i pierwsze.
No i chyba im się to opłaciło, bo więcej sal, więcej ludzi. W latach 1975-1980 odbywał się tutaj festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Pokoleniu, ale także ogólnopolski konkurs pianistyczny, znany chyba wszystkim. Luks. Piękne rzeczy dla ucha. Mieszkańcy Stalowej Woli bardzo szybko wypełnili salę, korzystając z wszystkich dostępnych im wtedy instrumentów muzycznych. A najczęstszymi instrumentami były oczywiście te smyczkowe i dęte. W 1990 roku nastąpiło nadanie imienia szkoły. Postanowiono, że będzie to Ignacy Jan Paderewski. A pierwszym dyrektorem sprawującym tą funkcję bardzo długo, bo od 1990 do 2014 była Magdalena Pamuła. A obecnie szkołę muzyczną od 2014 roku do dzisiaj prowadzi Maciej Witek. Co wam powiem, to wam powiem, ale szkoła bardzo się rozwinęła od swoich pierwszych dni i obecnie jest organizatorem wielu festiwali, konkursów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Słyszycie? Ktoś gra, chodźcie, zobaczymy, jak mu idzie. Dobra, nie będziemy przeszkadzać, niech sobie ćwiczą, a ja was zapraszam do kolejnego miejsca, które odwiedzimy w Stalowej Woli. Do zobaczenia. Pa. Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz trzeba zrobić jeszcze, że tworzy się scena za chwilę. Już powiedziałem, tak, bo już się dowiedziałem. Ja myślę, że za jakiś tam tydzień będziemy mogli tu... Super, to jest taka scena plenerowa. To jak będzie taras generalnie, ale właśnie z możliwością jakiejś... O, dzień dobry, witam. Z możliwością, jak będzie ładna pogoda, to będą występować koncerty, tak. Młodzież i... Taki cykl super koncertów plenerowych właśnie tutaj organizować. Super. Już od wiosny. Bardzo fajnie. A to będzie taka drewniana zadaszona? Nie, to będzie taras z możliwością jakiegoś takiego mobilnego zadaszenia. No, żeby też nie zasłaniać od strony parku ładnej naszej szkoły. Świetnie, to jest tak dobre 10 metrów. Tak, tak. No 80 metrów kwadratowych. Super, no. Tak, żeby skład orkiestry się też zmieścił. O! O, proszę. Helikoptery latają. Elegancko.